Mój dom Tomasza Sablika. Książka, która ryje panie! Tak to może by się mogła wyrazić Inna Kowalska z innej rzeczywistości, ale my, proszę państwa, na tym kanale tak się nie wyrażamy. Więc powiem tylko tyle, że dzisiaj będzie inny wymiar horroru. Jaki? No za chwilę wszystko się wyjaśni. Czym jest tak zwany elevated horror i jak do tej definicji ma się powieść Sablika? Czy można się jej bać? I kto może po nią sięgnąć, a kto powinien trzymać się od niej z daleka? Bezsenna środa, kochani, dzień horroru, dzień grozy, dzień różnych opowieści strasznych i tajemniczych. No właśnie, dzień, w którym penetrujemy różne oblicza horroru i doceniamy właśnie różnorodność tego wspaniałego gatunku. A wspominam właśnie o tej różnorodności, dlatego że ostatnio mieliśmy do czynienia z horrorem i monstrualnym, i strasznym, i potwornym, i nawiedzonym. Mieliśmy do czynienia z horrorem mrocznym i weird. Ale dawno już, słuchajcie, nie mieliśmy szansy zmierzyć się z horrorem psychologicznym stricte. A dzisiaj właśnie nadarzy nam się taka szansa. Mój dom Tomasza Sablika, słuchajcie, wielkobukowy patronat, o którym opowiem wam dzisiaj we współpracy z wydawnictwem Czarna Owca. Tomasz Sablik przedstawia pamiętnik niejakiego Edwarda, który żył w pewnym domu u boku swojej ukochanej Emilii i snuł swoją przedziwną historię. Historię pełnego traum dzieciństwa, dziadka o demonicznym obliczu, znaków, które zwiastowały śmierć. Edwarda, który zakochał się, a kiedy kochał, to nie umiał odpuścić. Jego rodziny, która kryła niejeden bolesny sekret i żyła w tajemniczym domu, w którego piwnicy wracała przeszłość. A Edward teraz sam musi się przekonać, jaki sekret został przed nim ukryty. I zacznijmy od najważniejszego pytania bezsennych śród, czyli czy straszy, czy mój dom Tomasza Sablika straszy. Jeśli mieliście do czynienia z filmami kultowego już studia A24 i mówię tutaj o takich filmach jak chociażby Midsommar czy The Witch, to z pewnością obiło wam się o uszy gdzieś takie sformułowanie, jakim jest elevated horror, czyli horror wyższego poziomu, a żeby to lepiej wybrzmiało po polsku, to wyższego poziomu grozy. Wyższy poziom grozy, co to oznacza? To historie, które często obierają sobie za punkt wyjścia traumy, na przykład bolesne doświadczenia dzieciństwa, wyparte wspomnienie czy stratę. Snują się niespiesznie, bardzo nawet czasami niespiesznie, ocierając się nawet o dramat obyczajowy, w którym bohaterowie, jak postacie starożytnych tragedii, stawiają czoła najgorszemu. Twórcy skupiają się tutaj na portretach psychologicznych swoich postaci, gdzie nawet najbliższe otoczenie zdaje się ewoluować i zmieniać wraz z postępującą rozpaczą, obsesją, bólem, w zależności od tego, co akurat ich drąży. To właśnie manipulacja psychologicznymi motywami i metaforami, za którymi kryją się klucze do całych historii. Niektórzy krytycy podśmiechują się trochę właśnie z tej podkategorii horroru, zaznaczając, że to tak naprawdę są thrillery. Thrillery podkręcone do nieprzytomności. Oczywiście thriller z paranormalnym twistem. Ale dla mnie, słuchajcie, ta kategoria jest bardzo przydatna, kiedy natrafiam na tytuły, które oscylują gdzieś właśnie między gatunkami. Tak jak mój dom Tomasza Sablika. No właśnie, słuchajcie, w moim domu bohater Edward stawia czoła, słuchajcie, przeszłości, by móc zmierzyć się ze swoją rzeczywistością. Dom jest, słuchajcie, odbiciem jego pogmatwanej psychiki, jego bolesnych doświadczeń, ale także, bo to ważne, doświadczeń wszystkich poprzednich pokoleń. To w jego ścianach bohater szuka azylu, ale jednocześnie jest świadomy tej pułapki, jaka się wokół niego tworzy. Dom, chociaż ma bardzo skonkretyzowane fundamenty, to on jednocześnie nie ma takiej konkretnej formy. Na jego mieszkańcy raz są, raz ich nie ma, w zależności od tego, czy Edward ich akurat widzi, czy ich wspomina, czy o nich mówi. Jak widzicie, wyższy poziom grozy nie ma za zadanie nas straszyć per se, ale ma za zadanie igrać z naszą wyobraźnią, bawić się naszymi emocjami. Ma to robić z rozmysłem, od początku, słuchajcie, kreując taką rzeczywistość i sceny z pogranicza jawy i snu. To ma być coś na granicach realnego i wyobrażonego, oscylujące na granicach zmysłów i zrozumienia. Nie spodziewajmy się więc tutaj oczywistego. Tomasz Sablik, jak wielu twórców tego właśnie podgatunku, zostawia nas tak naprawdę z zagadką, którą musimy sobie rozwiązać sami.
Często, kochani, pytacie się mnie, od czego zacząć przygodę z jakimś gatunkiem. Pytacie o takie thrillery, które będą właśnie dobre na początek. Pytacie mnie o powieści obyczajowe, które będą na początek, powieści historyczne, właśnie o horror, o grozę. I kiedy mówimy o horrorze i grozie, to nie jest dobry pomysł, byście zaczęli przygodę z grozą od mojego domu Tomasza Sablika. Ta książka, moim zdaniem, jest dla tych, którzy już po grozie się jakoś pokręcili. Dla tych, którzy już się znudzili jakimiś sztampowymi kliszami, jakimiś sztampowymi motywami. Dla tych, którzy już posmakowali i opowieści o wampirach, i przyjedli się wirusami, i jakimiś pandemiami, i słuchajcie, zajrzeli w oczy niewiadomemu. Mówię tu o horrorze kosmicznym, o opętaniach. To jest dla tych, którzy poszukują czegoś zupełnie innego. Nowych doznań, tak to nazwijmy. I w tym wypadku to inne, to jest, słuchajcie, powieść psychologiczna z dodatkiem grozy, bo tym jest mój dom Tomasza Sablika. Takim dodatkiem grozy jest tu dodatkiem do całości, takim kipiącym gdzieś podskórnie. Gdzieś tak między stronami, powoli, słuchajcie, budzącym się do życia, ale dopiero tak naprawdę w drugiej części powieści. Groza stanowi tutaj jednak dodatek do całości. Zaledwie ułamek tej większej eksploracji ludzkiej psychiki. Znaczenia przeszłości i tego, jak przeszłość może naznaczyć nasze dzieciństwo i jakie może pozostawić po sobie traumy. Mój dom nie jest dla początkujących, tak jak mówię, no chyba, że lubicie eksperymenty albo skoki na głęboką wodę, bo to jest tylko moje zdanie. Kto wie, to może być dokładnie to, czego szukacie, nigdy nie wiadomo. Ja jednak wolę zaznaczyć, że ten wyższy poziom grozy u Tomasza Sablika ma w sobie więcej gierek psychologicznych niż horroru, niż grozy jako takiej. Ale akurat, słuchajcie, kiedy mowa tutaj o motywach ciekawych, to bardzo doceniam nawiązania do irańskich wierzeń, które trochę podkręciły całość i wybuchły z impetem w zaskakującym finale tej powieści. Ten właśnie element nadaje całości grozowego posmaku. Z początku można zapytać o sens tych elementów, ale one z czasem, uwierzcie mi, nabierają sensu i, tak jak powiedziałam, nadają całości głębi. Czasem podczas lektury, słuchajcie, zastanawiałam się jednak nad tempem tej powieści. Edward bardzo lubi włóczyć się po przeszłości, wywlekać nawet najdrobniejsze szczegóły. Czasami trochę za dużo było tych szczegółów, za bardzo wchodziliśmy w detale, w rzeczy, które no nie miały tak naprawdę żadnego znaczenia. Nic z nich nie wynikało, przynajmniej w moim odczuciu. To tak a propos tego aspektu obyczajowości właśnie, tej niespieszności, o której Wam wcześniej wspomniałam. Ale wyższy poziom grozy, groza wyższego rzędu i taki właśnie jest mój dom Tomasza Sablika. To psychologiczny horror, który jest trochę taką łamigłówką właśnie od naszego autora. Elementy autobiograficzne, jakie Tomasz Sablik pochował, chociażby książkę Księga Dżungli, którą dostał od dziadka, a którą nasz bohater również tutaj czyta. Czyta sobie i czyta swojej Emilii, no to nadaje, słuchajcie, całości smaczku i pozwala się doszukiwać jakichś elementów. Doszukiwać się cząstek autora między stronami albo cząstek jego cienia. To jest bardzo ciekawy eksperyment, tego można być po prostu pewnym. Mój dom Tomasza Sablika mam dla Was do wygrania w naszym konkursie z wydawnictwem Czarna Owca, a pytanie konkursowe, totalna prościzna, co dobrego, strasznego ostatnio czytaliście albo oglądaliście, w co graliście, polecajcie, możecie polecać albo książki, albo seriale, albo filmy, albo gry do wyboru, do koloru. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem, konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę, a wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Powiem Wam tak, na horror psychologiczny, na tak zwany horror właśnie tego wyższego rzędu, elevated horror, trzeba mieć też przestrzeń w swojej głowie, w swoim umyśle, w swojej wyobraźni. Jeśli nie radzimy sobie właśnie z takimi mentalnymi gierkami, jeśli nie lubimy takiego pogrywania z naszym umysłem, z naszą percepcją, to nie są to dobre książki dla nas, ani filmy, bo również kiedy mówimy o elevated horrorze, to trzeba tutaj wspomnieć przede wszystkim filmy, dlatego że ja użyłam tego sformułowania do powieści Tomasza Sablika, ale to sformułowanie odnosi się przede wszystkim do kinematografii. I tak jak mówię, trzeba mieć przestrzeń umysłową i dobrze sobie radzić właśnie z takim igraniem i umieć doszukiwać się również między słowami tego wszystkiego, co tu jest poukrywane, bo w moim domu poukrywane jest wiele.
No, tyle wam mogę powiedzieć, tyle wam mogę zdradzić. Tak jak mówię, groza niespieszna, groza, która jest właśnie grozą tak naprawdę oscylującą i zaskakującą miejscami. No, finał na przykład był dla mnie zupełnie, że co? No właśnie, ale jestem ciekawa, co wy powiecie. Dajcie znać, czy już czytaliście Mój dom Tomasza Sablika, czy macie zamiar dopiero zabrać się za lekturę, czy lubicie właśnie taki wyższy poziom grozy i czy cenicie również takie kino. Jestem ogromnie ciekawa właśnie waszych wrażeń z tego typu opowieści. Słuchajcie, zaglądajcie też na bloga Wielkiego Buka, jeżeli chcecie sobie poczytać o tej powieści, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia, pa pa!